How you doing? Big time! Tutaj Dziki Chili, zapraszam moich fanów bardzo serdecznie na zupę tajską, to jest mój pomysł. Także myślę, że będzie się podobać, mam fajne składniki i chcę pokazać wielką klasę. Anytime. Suszone chili, kruszę. Piękny kawałek imbiru, proszę Państwa, wspaniały aromat. Kroję por. Por wjeżdża do całej reszty pięknie. Mleczko kokosowe, proszę Państwa, tu jest około 400 ml, można wtrząsnąć, nie trzeba. Tutaj jest ta powierzchnia mleczka, zwane mleczko. Dolewamy na sam początek jeszcze dwa razy tą samą puszkę wody. Anytime, big time, proszę Państwa, gość programu specjalnego mojej kumpeli Oli, która była w Bangkok, Tajlandii i przywiozła mi oto Thai chili paste. Tutaj już nie ma żartów, można zastosować inne, można zastosować zielone, żółte, są w sprzedaży. Natomiast ten słoiczek to jest czysta magia, za chwilę będzie wjeżdżał i za chwilę to zagotujemy. Tutaj na tę ilość oczywiście nie będzie wjeżdżał cały słoiczek, ale tak ja daję 1/3. A słoiczek ma... Nie wiem ile ma. Powinno mocno zagotować. Chili czerwone, no, ono nie jest tak naprawdę za ostre. No super, proszę Państwa, wrzucam marchewkę i paprykę chili. Piękny filet z kurczaka. Kroję w cienkie paski. Dobra. Po kilku minutach wrzucam jeszcze zieloną i żółtą paprykę. Gotujemy pięknie, aż do pięknej miękkości kurczaka. Warzywa powinny się dopasować. To już się dobrze zagotowało wcześniej, także to jest połączone. Trochę soli, czarnego pieprzu. Trochę limonki. Trochę cukru.